Cześć, Boże Maria Kupczyk. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Informował ich o rozmowach prowadzonych z zagranicznymi przywódcami wokół Ukrainy. Mówił też o swojej inicjatywie ustawodawczej w sprawie Sądu Najwyższego. Dziś wieczorem prezydent weźmie udział w szczycie Trójkąta Weimarskiego. Postanowiłem Państwa zaprosić, żeby podzielić się z Państwem z jednej strony moją wiedzą i odczuciami związanymi z tym, co działo się w ciągu ostatnich dni w przestrzeni międzynarodowej, jak również przekazać Państwu informacje, które uważam, że powinniście Państwo mieć, jak również porozmawiać z Państwem w kwestiach naszych, wewnętrznych, które jednocześnie mają swoje odbicie w przestrzeni międzynarodowej, a mianowicie, jak Państwo się pewnie domyślacie, chodzi o kwestię przedstawionego przeze mnie projektu ustawy zmieniającej ustawę o Sądzie Najwyższym i inne ustawy. Po godzinie 16 wylecę z Warszawy do Berlina na spotkanie Trójkąta Weimarskiego. Bardzo dla mnie ciekawe, po pierwsze dlatego, że to jest pierwsze od 6 lat, odkąd objąłem Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej po raz pierwszy, spotkanie w tym formacie. Wielokrotnie było zapowiadane, ale nigdy nie doszło do skutku i teraz po raz pierwszy rzeczywiście się spotkamy z prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec. Rozmowa bardzo interesująca, bo jak Państwo wiecie, wczoraj pan prezydent Macron był w Moskwie. Przez kilka godzin rozmawiał z prezydentem Putinem, w związku z czym mam nadzieję, że podzieli się z nami i tym, co usłyszał, i swoimi odczuciami. Minister obrony Mariusz Błaszczak powołał nowy rodzaj polskich sił zbrojnych, Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Na ich czele stanął generał Karol Molenda. Powołujemy do życia dowództwo komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Dowództwo będzie ściśle zintegrowane z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, które stanowi zaplecze naukowe, ale również zaplecze, które daje kompetencje do tego, żeby w tej dziedzinie, w tej bardzo ważnej dziedzinie, Wojsko Polskie było odporne, a więc żeby w ten sposób budować również odporność Rzeczypospolitej Polskiej na ataki. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni to jest regularne wojsko. A więc to wojsko, które posiada zdolności zarówno obronne, zdolności służące rozpoznaniu, jak i zdolności służące ofensywie, jeżeli taka byłaby konieczność. Jednej z sal w kancelarii premiera nadano imię Jana Olszewskiego. W uroczystości udział wzięli premier Mateusz Morawiecki oraz marszałek senior Sejmu Antoni Macierewicz. Jan Olszewski był twórcą polskiej współczesnej myśli niepodległościowej. Realizował ją przez całe życie. Zarówno wtedy, gdy walczył jako adwokat o wolność, bezpieczeństwo, o życie tych, którzy byli prześladowani przez komunistów. Wtedy, gdy angażował się w budowę antykomunistycznej opozycji. Wtedy, kiedy współtworzył największy ruch społeczno-narodowy w dziejach współczesnej ludzkości. Solidarność. Jan Olszewski będzie patronem jednej z sal w kancelarii premiera. Dziś odbyła się związana z tym uroczystość. Marszałek senior Antoni Macierewicz był częścią rządu, na czele którego stał zmarły premier. Przywołał okoliczności jego odwołania i słowa, jakie wtedy wypowiedział. Być może dzień dzisiejszy, w którym otwieramy salę jego imienia właśnie naprzeciwko sali, w której obraduje rząd Rzeczypospolitej, może ten dzień dzisiejszy i jego sytuacja międzynarodowa najlepiej świadczy o tym, jak ważne jest rozstrzygnięcie, czyja będzie Polska. To jest zadanie rządu polskiego. Jeszcze Polska nie zginęła, amen, nie mam obowiązku się poddać. To trzy wyrażenia z bogatego życiorysu Jana Olszewskiego, które przytoczył jego chrześniak, ksiądz biskup Michał Janocha, biskup pomocniczy warszawski. Chciałbym życzyć wszystkim tutaj obecnym i wszystkim, którzy będą spotykać się w tej sali imienia Jana Olszewskiego, premiera, aby tym słowom
duchowi, który zawarty jest w tych słowach, byli wierni. W uroczystości uczestniczył premier Mateusz Morawiecki oraz przedstawiciele Rady Ministrów. Od 1 marca w szkołach ma być więcej dodatkowych zajęć psychologiczno-pedagogicznych. O szczegółach informowała dziś wiceminister edukacji Marzena Machałek. Badania wskazują, że na skutek pandemii i powszechnego nauczania zdalnego pogorszyła się kondycja psychiczna dzieci i młodzieży. W ocenie resortu edukacji i nauki niezbędne jest dodatkowe wsparcie. By je realizować, zapadła decyzja o przekazaniu kolejnych środków na specjalne zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Korekcyjno-kompensacyjne zajęcia, konsultacje psychologiczne, zajęcia logopedyczne, rozwijające funkcjonowanie emocjonalne i społeczne. Wylicza wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek. Resort edukacji wesprze szkoły kwotą 180 milionów złotych. Pozwoli to przeprowadzić w całej Polsce 3 miliony dodatkowych zajęć. Program był realizowany już wcześniej, teraz jest rozwijany. To jest w tej chwili zwiększenie o 1/3 godzin dodatkowych na to wsparcie psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia mają być realizowane od 1 marca. Stąd do 21 lutego dyrektorzy szkół zgłoszą zapotrzebowanie na temat liczby godzin, które chcą realizować w swojej szkole. Resort Edukacji i Nauki pracuje nad kolejną propozycją dla uczniów. Chce zwiększyć w placówkach dostęp do specjalistów. Psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów. Na ten cel przeznaczona zostanie kwota 520 milionów złotych. Wsparcie ma być realizowane od września. W tej sprawie resort edukacji pracuje nad projektem ustawy. Stan trzech górników poszkodowanych wskutek wstrząsów w kopalni Mysłowice Wesoła jest stabilny. Zagrożony rejon kopalni został odcięty. Wstrząs w kopalni Mysłowice Wesoła miał miejsce wczoraj około godziny 20:40, 660 metrów pod ziemią. Do akcji ratowniczej na dole zostali skierowani ratownicy zakładowi. Akcję zabezpieczały zastępy z kopalni ościennych. Po godzinie 23:00 ratownicy dotarli do trzech górników i przygotowywali ich do transportu na powierzchnię, mówi rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. Dzisiaj o godzinie 1:40 w nocy udało się wytransportować górników z dołu na powierzchnię. Podjęto decyzję, że jeden z górników zostanie śmigłowcem przetransportowany do szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu, natomiast dwóch pozostałych górników zostało karetkami przewiezionych do szpitala w Katowicach-Ochojcu. Jeden z górników był operowany, ich stan jest stabilny. Kopalnia Mysłowice Wesoła należąca do Polskiej Grupy Górniczej nie przerwała wydobycia. Obszar, w którym doszło do wstrząsu, był rejonem likwidowanej ściany wydobywczej. Były prowadzone tam prace związane z rozbudową rurociągu. Górnicy, którzy zostali poszkodowani, pracowali w dziale wentylacyjnym i wykonywali te prace zabezpieczające. To doświadczeni pracownicy mają 50, 42 i 43 lata, od kilkunastu lat zatrudnieni w kopalni. Otoczyliśmy rodziny górników opieką. Energia wstrząsu wyniosła 3,42 stopnia w skali Richtera. Nie udało się jeszcze przeprowadzić wizji lokalnej. W wyrobisku widać skutki wstrząsu na długości ponad 100 metrów. Zagrożony rejon mysłowickiej kopalni został odcięty. I na teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.